No i co, Michał, ci się gra? Stary, powiem ci, ta piłka jest tak dobra, że chyba wpadłem w jakąś euforię. Ha, chyba uniforię. Okej. W dzisiejszym odcinku recenzja piłki Unifori oraz jej finałowej wersji. Ze mną w recenzji są Karol Dziura oraz Alex Pcham. Witam. I lecimy z tematem. Jest to piłka z Mistrzostw Europy 2020, który był rozgrywany w 2021 roku. Taka ciekawostka. Tutaj mamy piłkę podstawową, czyli którą rozgrywali piłkarze mecze w fazie grupowej. A tutaj mamy finałową, która no wyszła dosyć niedawno. Jest to nowiutka piłka, poza wyglądem jedna rzecz tylko się różni, ale poza tym to są bardzo podobne piłki, bardzo fajne piłki. No i zaraz szczegółowo omówimy, co w nich jest fajnego. Dobra, może zaczniemy od gripa. Od przyczepności. Na początku wydawało mi się, że to finałowa wersja tej piłki jest bardziej przyczepna. Zwłaszcza przy halfach bardzo dobrze się czuje tę piłkę. Chociaż Alex uważa, że z kolei ta piłka jest bardziej przyczepna i nie tylko z tego względu, że to ta piłka należy do niego. Dlaczego ta piłka jest przyczepna? Bo dobrze mi się nią gra bloki. Przyjemniej, bo próbowałem też finałową. Finałową, tak. Ale mi się bardziej ta podobała, więc według mnie ta ma lepszy grip i jest ładniejsza. Nie jest ładniejsza. Dobra, jeśli chodzi o kwestie wizualne i design, tutaj mamy łaty. To nie są łaty jak na Telstarze, co nie? Nie, inne są. Trochę mamy bardzo podobne te łaty, lecz Unifaria ma swoje specyficzne łaty. Mamy bardzo ładne kolorki, tutaj takie jaskrawe zielony, to jest, dobrze mówię? Jaskrawie zielony, bo trzeba mi podpowiadać, jeśli chodzi o kolory. Piłka prezentuje się naprawdę ładnie, oczywiście biały kolor, ale tutaj mamy coś innego. Tutaj jest szok. Jak zobaczyłem ją pierwszy raz na zdjęciu, na początku wydawała mi się brzydka, wyglądała jak taka, jakby ta piłka powróciła się na Orliku. Ale jak zobaczyłem ją na żywo, Karol pokazał mi ją tutaj na obozie, no to no, prezentuje się naprawdę ładnie. Mamy tutaj inne kolory, oprócz tego szarego koloru, to mamy tutaj czerwony, niebieski, różowy chyba. Jeśli chodzi o wygląd, to wasza sprawa, która bardziej się podoba. Powiedzmy może właśnie o różnicach. W ogóle, jakie są różnice między tymi piłkami? Co wam się nasuwa? Materiał. No. Tutaj wydaje mi się, że jest trwalszy materiał, twardszy. Tak, twardszy. Lepiej jest zrobiona. Ten materiał jest taki... Twardy. Ale burza. Chyba komuś się nie podoba ta opinia. Zeus się zdenerwował. Nieprawda! Ale no ten materiał jest taki twardszy, taki zbity. A to jest taki miękki. A to jest takie miękkie. Takie mięciutkie, jak w masełko wchodzi. Tak, podstawowa wersja to ma taki mięciutki materiał. Mistrz też mi powiedział, struktura różni się właśnie między finałową wersją a podstawową. No tym, że ta piłka jest, ta struktura jest nieco twardsza i być może to będzie nieco trwalsza piłka. I moim zdaniem tu jest większy grip przy erze. Zresztą obie piłki mają świetny grip, zwłaszcza przy halfach, ale tutaj jest nieco lepszy. O, w ogóle taka ciekawostka. Pierwszy trening z tą piłką, mega grip. Podbiłem swojego pierwszego padła. O. Także naprawdę jest mega. Kupcie tę piłkę, będziecie mieć padła od razu. Ja basmaga podbiłem. A ona basmaga, czyli ja basmaga być. A, nauczył się na obozie. Od brzydzika się nauczyłem, więc zapraszam na obóz. Dobra, jak wygląda cenowo ta piłka? Naszej grupy facebookowej Bazar Freestyle Football, znaczy nie naszej, tylko mówiłem, że nasza, że freestylerów grupa, to bazarowe ceny to, jeśli chodzi o Unifori, to mniej więcej 250 zł. Ty kupiłeś 350 zł. To od kogo kupiłeś? Od Mistrzego. A, no to też bazarowa cena. Jeśli chcecie kupić nowe w jakimś sklepie sportowym, to finałowa wersja 400 zł. A podstawowa 350 zł, podstawowo. Około. Klasyczna, bo nie wiem jak mam nazwę. Unifaria London, o. Czy to wysoka cena? Jest to wysoka cena, ale biorąc pod uwagę, że to są meczówki, nowe meczówki, to taka cena zazwyczaj jest. Kiedy wychodziła Krasava, tyle samo kosztowała. Kiedy wychodził Telstar, też tyle kosztował, więc
z czasem ta cena będzie coraz mniejsza, ale będziecie musieli ją pewnie kupować gdzieś na Allegro albo na bazarku freestyle'owym. Jak trafisz za pierwszym, to ci zrobię 20 fom. Dobra. Pijań! Nie! 8, 9, 10, 11. Uho! Jeśli chodzi o wagę, piłka waży 430 gram, czyli mniej więcej tyle, ile podstawowe nasze meczówki z Adidasa, którymi zazwyczaj gramy. Wagowo porównałbym ją do Telstara, w ogóle wagowo i w odczuciu w grze porównałbym ją do Telstara albo do Krasawy, czyli gęsia skórka z dobrym gripem i meczówka z tych nie ciężkich, nie lekkich takich w sam raz, bo na przykład Berlinka według mnie jest taka cięższa, a na przykład Teamgaze to, albo Kopania to są takie mega lekkie piłki, więc wagowo takie, taka w sam raz, nie wiem czy wy się ze mną zgodzicie. Zgadza się 100%. Dobrze lata. Chociaż teraz jest chyba lżejszy kapkę. Tak? Z tego co mi się grało. Jedną kapkę mniej robisz. No, nie wiem, się bardziej. Dobra, zaczyna padać, więc pora na oceny końcowe. Szybciutko, ode mnie mocne 8,5. A ode mnie mocne 8. No jeśli chodzi o mnie, jest to jedna z lepszych piłek, jaką grałem. Naprawdę bardzo fajna i zastanawiam się nad kupnem, bo to są Karola i Aleksa piłki, więc też bym dał 8 na 10. Więc napiszcie w komentarzach, jak wam się podoba ta piłka, jaką wy byście dali ocenę. Albo dam 8,75. Dobra, fajne. Dobra. I tu macie średnią, więc wychodzi na to, że bardzo fajna piłka. Zaczyna lać, więc dziękujemy. No, uciekamy. Za udział w tej recenzji. Mam nadzieję, że rozwialiśmy wszelkie wątpliwości. Pamiętajcie, po prostu trenujcie. Tak jest. Jej. Cześć, spin. No do góry podnieś.